Do punktu 7 porządku obrad, to jest Bank Zabudowy dla Inwestycji Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ulicy Wościańskiej w Krakowie, druk nr 248, czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie Banku Zabudowy dla Inwestycji Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ulicy Wościańskiej w Krakowie. Paragraf pierwszy, opinie się pozytywnie, zamierzenie inwestycyjne pod nazwą Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego na działce nr 655/2 i części działki nr 656 obręb drugi kolorza wraz z budową dwóch zgarstów działki nr 777 obręb jak wyżej. Poszerzenie pasa jezdni na długości działki nr 655/2 obręb jak wyżej. Budowa infrastruktury technicznej na działkach nr 658/422/1, 633/322 obręb jak wyżej przy ulicy Wościańskiej w Krakowie. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia, uzasadnienie opinii wystąpi Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Tutaj opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Pozytywna, dziękuję. I jeśli chodzi o tą inwestycję, to jest działka niezabudowana w tej chwili i nawiązuje wysokością do budynku znajdującego się po, można powiedzieć, południowej stronie Pierzeli ulicy. Naprzeciwko są garaże i zarząd powiatowy chyba dróg. Po stronie północnej Pierzeli jest domek taki jednorodzinny, opuszczony, bardzo, że tak powiem, już zapuszczony, opuszczony, niezamieszkały. Zarząd postanowił wydać pozytywną opinię dotyczącą tej inwestycji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję. Uprawy na tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów jest za podjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan Jerzy o przeliczenie głosu. 14. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Cztery osoby się wstrzymały. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.